Outward Definitive Edition jest grą specyficzną, gdyż bierze sporo elementów od klasyki gatunku, jaką jest na przykład Gothic, i dodaje do tego elementy survivalowe. Wbrew pozorom, ten pomysł nie jest taki zły, jednak jego wykonanie na pewno do prostych nie będzie należało. Co więc nie tak poszło z tą grą? Zacznijmy od tego, że Outward Definitive Edition ogrywałem na konsoli PlayStation 5. Jest to trzecioosobowa gra survivalowa z elementami RPG. Niestety nieodwrotnie, gdyż największy nacisk jest położony na elementy przetrwania w świecie gry. Nie będziemy tutaj rozwijać postaci, a jedynie kupować dla niej umiejętności. Zadań głównych oraz pobocznych jest śmiesznie mało i szczerze mówiąc gra bardzo dobrze obeszłaby się bez nich, bo i tak przez większość czasu schemat jest taki sam. Biegniemy do jakiegoś podziemia, zbieramy co możemy i przeciążeni wracamy do miasta. W międzyczasie musimy dbać o podstawowe potrzeby naszego bohatera, jak jedzenie, sen i picie. Musimy też uważać na temperaturę, która może doprowadzić do choroby, a także bardzo rzadkie zagrożenia pojawiające się w świecie gry. Powiem otwarcie, Outward Definitive Edition bardzo, ale to bardzo mnie rozczarował. Większość czasu w tej grze spędzamy na bieganiu między lokacjami po bardzo, ale naprawdę bardzo dużej mapie, na której tak naprawdę nic nie ma. To nie jest Elex albo Gothic, gdzie co chwilę trafiamy na jakieś ruiny, albo lokacje, gdzie spotkamy wrogów oraz przedmioty do zdobycia. Tutaj na naprawdę olbrzymich mapach odnajdziemy ledwie parę obiektów oraz ukrytych podziemi, gdzie spotkamy ledwie kilka potworków lub innych bandytów. Szczerze mówiąc, te mapy mogłyby być 4 razy mniejsze, a i tak byłyby bardzo duże. Do tego dochodzi kwestia obciążenia, która przeszła do realizmu w zbyt dużym stopniu. Wszystko, co podnosimy, ma swój ciężar, to oczywiste. I zapomnij jednak, że jeżeli znajdziesz jakiś, nie wiem, epicki pełny zestaw pancerza, to uda się tobie go donieść do miasta, by przechować w skrzyni. Takie rzeczy tutaj się nie dzieją, a kiedy podczas eksploracji jakiegoś obozu bandytów odnajdziesz dwie drogie bronie, które możesz sprzedać zyskiem, to dochodzi do tragedii, bo albo będziesz musiał biegać dwa razy, by to wszystko zabrać, albo po prostu jedną rzecz rozłożyć na części. Muszę jednak przyznać, że same systemy survivalowe są dobrym punktem wyjścia. Nie są zbyt inwazyjne, przynajmniej jeżeli chodzi o jedzenie i picie wody. Będąc przygotowanym, zawsze będziemy mieli co zjeść i wypić, a wychodząc z miasta wypoczętym, otrzymamy dodatkowe bonusy. Jedzenie wzmacnia także postać na najróżniejsze sposoby. Czy to rozgrzewając i chroniąc przed zimnem, czy też po prostu dając pasywną regenerację punktów życia. Do tego dochodzi system craftingu, który po prostu ma sens i przydaje się w grze. Możemy za jego pomocą zrobić na przykład awaryjne bandaże, rozpalić ognisko, gdzie przygotujemy proste jedzenie, lub też nawet napełnić lampę naftą, dzięki czemu znowu nastanie światłość. Myślę, że jeżeli twórcy zdecydują się na drugą część, a pewnie tak będzie, bo gra posiada jednak swoich fanów, których przepraszam za tą recenzję, to powinni zachować i rozwijać te elementy. Została nam do opisania walka, która także nie jest zbyt dobrym elementem gry. Tutaj także twórcy inspirowali się standardową grą gotiko-podobną, co oznacza, że otrzymaliśmy toporny system walki pełen nieczytelnych lub nawet przesuniętych hitboxów, trafień przez tekstury oraz głupiego machania mieczem lub inną bronią. System umiejętności w grze w większości przypadków jest skrajnie nieprzydatny i używamy standardowych uderzeń lub też jednej umiejętności, kiedy otrzymamy otwarcie w obronie wroga. Umieranie w grze ma swoje poważne konsekwencje, gdyż z jakiegoś powodu twórcy wpadli na pomysł, że będziemy tracić wtedy wszystkie pieniądze, a nas przeniesie do jakiegoś miejsca. Są to tak zwane scenariusze śmierci, są jednym z najbardziej wkurzających elementów gry. Po prostu w momencie pokonania gracza, gra losuje z pewnej puli to, co z nami się wydarzy. Czy bandyci zaciągną nas do swojego obozu i będziemy musieli z niego uciec, czy też trafimy do jamy pełnej padlinożerców, zależy od zwykłego szczęścia. Może się też zdarzyć dobry scenariusz, jak na przykład lokalna łowczyni znajdzie ogłuszonego gracza i zaciągnie go do miasta. Tak czy inaczej, zawsze tracimy zarobione i znalezione srebro, a czasami nawet część ekwipunku. Patrząc, jak ciężko go odnaleźć i donieść do miasta, była to na tyle wkurzająca rzecz, że po prostu manipulowałem zapisami gry na konsoli, by tylko nie tracić kupy czasu na ponowne bieganie i zarabianie kasy. A zanim nauczyłem się to robić, porzuciłem 10-godzinny zapis gry, by zacząć od nowa, gdyż miałem wrażenie, że po prostu zbyt wiele straciłem podczas pierwszego podejścia.
Graficznie gra także woła pomstę do nieba. Inspiracja twórców gotykiem przeszła do wartości krytycznej, ponieważ gra wygląda źle, a modele postaci wyglądają po prostu okropnie. Pomimo premiery oryginalnego tytułu w 2019 roku, to modele postaci wyglądają znacznie gorzej niż na przykład, no nie wiem, w Mass Effectie z 2009 roku. Do tego olbrzymie połacie terenu, które zwiedzamy, są po prostu nudne. Na pochwałę zasługuje jedynie trawa, a oprócz tego nic tutaj się nie dzieje. I wracając do miasta po eksploracji jakiejś podziemi, po prostu ziewamy w tym czasie, albo przez parę minut drugą ręką scrollujemy telefon, bo nie ma po prostu co oglądać. A wystarczyłoby dodać prosty system szybkiej podróży, nawet zachowanie mechanik gry, na przykład powrót do odkrytego miejsca trwa tyle i tyle godzin. Po tym czasie będziesz w takim stopniu zmęczony, głodny i spragniony, a po drodze będziesz miał taką szansę na trafienie na pułapkę wrogów. Te same statystyki pojawiają się przecież kiedy śpimy poza miastem. Czemu nie dodano tego także do szybkiej podróży? Nie mam pojęcia, ale znacznie by to zmieniło odbiór odbiór gry. O ile często pisząc tak bardzo negatywną recenzję bez skrupułów pastwię się nad tytułem, to pisanie tekstu o Outward Definitive Edition sprawiło mi wiele przykrości. Pomysł był bardzo, ale to bardzo dobry i myślę, że gra znajdzie wielu zatwardziałych fanów tego tytułu. Co ja mówię, widząc Reddita czy też rozbudowany wiki tej gry, już wiadomo, że jest wielu fanów Outward. Dlatego jeszcze raz ich bardzo przepraszam za tą recenzję, ale muszę napisać, co mi leży na sercu, tak? I bardzo dobrze, tylko dla mnie ciężko było nazwać zabawę z Outward Definitive Edition rozrywką. Ciągła bieganina między punktami zajmowała większość czasu gry, a brak innych elementów jak fabuła, rozwój postaci oraz interesujący system walki sprawiały, że w tej grze nie ma nic, co by mogło mnie zatrzymać na dłużej. Jeżeli komuś podoba się ciągłe bieganie po monotonnych terenach, tą samą drogą i umieranie bez jakiejkolwiek informacji lub też przez błędy gry, jak na przykład uderzenie przez teksturę, to powinien zainteresować się Outward Definitive Edition, ale to nie są dobre, no cóż, argumenty, żeby zainteresować się tą grą. W innym wypadku proponuję jednak zagrać w Gothica albo nawet w The Outer Worlds, bo teraz tak jak sobie myślę, możemy przecież aktywować tam tryb survivalowy, który wymagać będzie od nas snu, jedzenia i picia, a jednocześnie trzymamy do tego bardzo ciekawą grę, bo The Outer Worlds jest bardzo fajną grą fabularną. Dzięki, że oglądaliście, mam nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie, zostawcie subskrypcję, łapkę w górę i napiszcie w komentarzu, czy macie zamiar dać szansę dla Outward Definitive Edition, albo czy już daliście i czy wam się gra podobała. Jeżeli się podobała, to napiszcie, w którym momencie się mylę, tak? Lub też, co wam się spodobało w tej grze, co sprawiło, że w nią gracie, lub też nawet ukończyliście. Więc jeszcze raz bardzo dziękuję i co? I do następnego, czy to usłyszymy się w recenzji na Let's Playu, czy też na live na Twitchu. Cześć!